serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim filmikiem z zakupami. Zamówiłam sobie w Sinsayu kilka ubrań. Chciałabym Wam właśnie je pokazać. Ta bluzeczka również jest z tego sklepu. Kupiłam ją kilka dni temu, ale to właśnie kupiłam ją stacjonarnie, a zamówiłam sobie przez internet kilka ciuszków. Także Wam pokażę, jak to tutaj wygląda i później Wam zrobię przebitki, jak to wygląda na mnie. Powiem, jak rozmiarówka wypada, ale nie będę Wam mówić cen dokładnie, bo widziałam, że niektóre rzeczy mają cenę wyższą niż jak kupiłam, więc Wam po prostu podlinkuję. Zobaczcie sobie na stronie, w jakiej cenie są te ubranka. Myślę, że ta promocja będzie, promocja na pewno jeszcze będzie, tylko nie wiadomo, czy te ubranka jeszcze będą, bo niektóre właśnie szybko się sprzedają, także musicie szybko kupować, jeśli coś Wam się spodoba. No i zapraszam Was do oglądania dalej. Także zacznę Wam pokazywać. Ja tutaj otworzyłam tą paczuszkę, ale teraz będziemy razem po prostu patrzeć, jak te rzeczy wyglądają. I będę Wam mówić, jaki mam rozmiar i czy na mnie pasuje, bo ja przed chwilą je przymierzyłam, także wszystko Wam powiem. Pierwszą rzeczą jest bluza. Jest to taka szara bluza, taka krótsza. Tutaj jest tak wykończona właśnie, nie jest podszyta, tylko tak na surowa, że tak powiem. Tutaj ma takie dwa paseczki. Z tyłu wygląda tak. Jest cała gładka z tyłu, z przodu ma malutki napisik, fajna, właśnie na stronie mi się spodobała, chociaż tak troszeczkę za bardzo sterczy, wydaje mi się, ale w sumie może do krótkich spodenek fajnie wyglądać. Ja mam rozmiar S i ona jest dobra. Kolejną rzeczą jest to taka bluzeczka, mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam, ale nagrywam z synkiem. A on patrzy sobie na karteczki i rozmawia do nich, także, także możecie go słyszeć. Tak, Jasiu? I ta bluzeczka na stronie pisała, że jest to kolor pomarańczowy, ale to jest kolor, ewidentnie kolor różowy. I ona jest taka tutaj troszeczkę jakby odsłania ramionka. Bardzo fajnie wygląda. Jest dobra, mogłabym również wziąć rozmiar większą, ale jest mi dobra i to jest rozmiar S. I ona jest takiego właśnie ciągnącego materiału, ma 3/4 rękawek, zobaczycie to właśnie na przebitkach, jak ona wygląda. Kolejną rzeczą są spodnie i tutaj właśnie sugerowałam się rozmiarówką, jaka jest na stronie podana i według tej rozmiarówki wzięłam M-ki spodnie, ale myślę, że lepiej pasowałyby mi S-ki, bo faktycznie te spodnie nie są jakoś mocno dopasowane. Tak, mam 38 rozmiar, więc 36 byłyby na pewno o wiele lepsze. To są takie klasyczne właśnie rurki. Tutaj mają zaszyte kieszenie, a z tyłu mają normalne takie normalne kieszenie, z przodu po prostu mają tylko taką imitację kieszeni. Zapinane są na guzik i na suwak. Fajnie wyglądają, no natomiast, tak jak mówię, fajnie by było, gdyby miały faktycznie, by były bardziej dopasowane. Jeszcze zastanowię się, czy je wymienić na mniejsze, czy zostawić, jeśli jeszcze po prostu się pooglądam w lustrze i stwierdzę, czy lepiej właśnie zostawić te, czy wziąć mniejsze. Tak też myślałam troszeczkę, że może zostawię te, ale następny raz wezmę mniejsze. No zobaczę jeszcze. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, aha, one mają stan średni, ale jak dla mnie to jest to wysoki stan, bo one i tak mi dosyć wysoko wychodzą, także nie wiem, jak bym wyglądała w spodniach z wysokim stanem według Sinsaya. Następną rzeczą, przedostatnią, nie, jeszcze są dwie, są takie spodnie bardziej sportowe, bym powiedziała. Tutaj mają takie kieszenie, które są podobno modne teraz. Z tyłu spodnie mają takie zaszewki idące od kieszeni. Z przodu są zapinane na suwak i na taki zatrzask. Taki sam właśnie, jak są przy kieszeniach. Fajnie wyglądają. Też mam rozmiar 38 i myślę, że lepiej byłoby, gdybym miała 36. No, ale sugerowałam się, tak jak mówię, tą rozmiarówką podaną na stronie. I niestety nawet niektóre wymiary bym musiała mieć większe na L-kę.
Także nie wiem, jak wygląda w tej Elce, na pewno byłyby o wiele za duże, bo nawet te nie mają takich mocno dopasowanych nogawek, także bierzcie swój rozmiar, bo ja właśnie noszę spodnie S-ki, a te wzięłam M-ki, bo myślałam, że po prostu wypadają mniejsze, dawno już nie kupowałam stacjonarnie, w ciąży to w ogóle wiadomo, kupowałam spodnie ciążowe, więc tutaj w ogóle nie wiedziałam, jakie teraz zabrać. No i okazało się, że jednak muszę mieć takie jak przed ciążą. Przed ostatnią rzeczą jest to spódniczka. I ona jest taka właśnie też bardziej sportowa. Tutaj po bokach ma takie białe paski wstawiane. Ona jest taka w kolorze pudrowego różu. Ja wzięłam w rozmiarze S. I tutaj właśnie z tą spódniczką to mogłabym lepiej, gdybym wzięła właśnie M-kę. Bo jest ona dosyć mocno opięta i nie wiem, czy ją zostawię, czy po prostu komuś oddam. Myślałam, że ten materiał będzie się bardziej ciągnął, a on jest taki mega sztywny. Jasiu! Mega sztywny, więc no nie wiem, zobaczę jeszcze, jak będzie wyglądał z jakąś bluzeczką włożoną właśnie do środka i przemyślę właśnie, czy ją zostawię, czy komuś oddam. Ale ogólnie właśnie na stronie mega mi się podobała, więc Wam podlinkuję, możecie sobie zobaczyć. I ostatnią rzeczą jest to taka zwykła basicowa koszulka, taka po prostu prosta. I ona jest w rozmiarze S, ale mogłaby również być w rozmiarze XS, bo zobaczcie, ona jest no całkiem spora. Ja jej nie przymierzałam, tylko właśnie te resztę rzeczy wszystkie przymierzyłam i jej już nie zdążyłam przymierzyć, bo chciałam szybko Wam ten filmik nagrać. No ale wydaje mi się, że mogłaby być trochę mniejsza. No chociaż zobaczymy, może faktycznie nie będzie aż tak źle wyglądać. Tą bluzkę na sobie mam również S-kę i jeszcze jedną mam, którą właśnie już wyprałam. Również S-kę, więc może Wam później jakoś pokażę, jak ona wygląda, ale no ale na pewno Wam pokażę te ubrania. Nie wydałam dużo, bo tak jak mówię, wszystkie rzeczy miałam z przeceny, więc naprawdę jestem zadowolona z tych zakupów, no ale tak jak mówię, mogłabym mieć te spodnie mniejsze, spódniczkę większą. Jeszcze zobaczę, właśnie się zastanowię, czy odesłać i wymienić na inny rozmiar. Dajcie mi może znać w komentarzach, co myślicie, czy zwrócić, czy zostawić. Napiszcie mi również może, co Was zainteresowało w tym sklepie. Może coś właśnie mnie skusi, coś zamówię. Zaraz, tak jak mówię, pokażę Wam przepitki, albo może już zobaczyłyście, bo nie wiem, jak to jeszcze zrobię. Także dajcie mi koniecznie znać. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to również piszcie. Ja już się z Wami żegnam. Do kolejnego filmiku. Cześć!